Witam serdecznie Państwa na trzeciej edycji zawodów sportowych Politechnika Opolska osobom z niepełnosprawnościami. Jesteśmy gospodarzami bardzo dużej imprezy, ponieważ dzisiaj przyjechało do nas 450 zawodników, 200 opiekunów, trenerów, już kibiców to już tak w zasadzie nie zliczyłam, ale jeszcze nas, wolontariuszy i organizatorów, na całej imprezie było 850 osób. Z tego co teraz mamy informacje. Są to zawody tradycyjnie sportowe, integrujące środowisko osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami. Sport łączy, integruje, w związku z tym chcemy robić takiego typu zawody. Mamy jedyny wydział na Polszczyźnie, który może zmieścić taką liczbę osób. W związku z tym znów mamy dla nich 25 konkurencji, dla tych osób najbardziej poszkodowanych przez los oraz program dla młodych sportowców, czyli przedszkolaczków od 3,5 roku do 8 lat. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj jestem na kolejnym spotkaniu olimpiad specjalnych, mogę powiedzieć, tutaj na Politechnice Opolskiej. Cieszę się, że władze Politechniki kontynuują takie spotkania. Nasza ekipa z Kędzierzyna Kośla jest bardzo liczna i ja się bardzo cieszę, że mogę być tutaj, możemy razem spędzić czas. Świetna inicjatywa, oby takich było jak najwięcej.